Główny Inspektor Pracy i Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpisali porozumienie o współpracy urzędów. Wspólne działania skierowane zostaną w celu przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu i kontrolowaniu przestrzegania przepisów dotyczących nawiązywania stosunków pracy. Inspektorzy badać będą zgodność zawartej umowy z faktycznymi warunkami zatrudnienia. Urzędy będą wymieniać między sobą informacje, jakich przestępstw w zakresie zatrudnienia dopuszczają się najczęściej pracodawcy. Pracodawcy najczęściej nie zawierają umowy o pracę na piśmie ze swoim pracownikiem, uważając, że traktują to jako pewien okres próbny, przejściowy, kiedy chcą sprawdzić pracownika i uważają, że niepotrzebne jest zawarcie pisemnej umowy o pracę, która wiąże się z kosztami, dlatego że należy zgłosić do Ubezpieczenia Społecznego fakt zatrudnienia pracownika, jak również powiadomić inne organy i oczywiście przeszkolić pracownika, zadbać, aby miał zrobione badania lekarskie, co wiąże się z dużymi kosztami dla pracodawcy. Pracodawcy nie zawsze są pewni, czy akurat takiego kandydata zatrudnią na stałe i w związku z tym traktują ten okres pierwszy, przejściowy, jako czas próby. ZUS zapewnił o informowaniu Państwowej Inspekcji Pracy i przesyłaniu zbiorczych danych statystycznych o odszkodowaniach wypłacanych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z kolei Państwowa Inspekcja Pracy zawiadamiać będzie ZUS o przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych, np. nieprzestrzeganie obowiązku zgłoszenia i zaniżania składek na ubezpieczenia społeczne. Urzędy zobowiązały się również do wspólnego inicjowania zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Czego mają spodziewać się przedsiębiorcy? Jakie sankcje grożą pracodawcy nielegalnie zatrudniającego pracowników? W przypadku zatrudnienia nielegalnego oczywiście kontrolę przeprowadzają inspektorzy pracy, którzy przede wszystkim sprawdzają to, czy jest umowa zawarta na piśmie, a następnie czy są realizowane wszelkie zobowiązania wynikające z przepisów prawa pracy, przede wszystkim wypłata należnego wynagrodzenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oczywiście pracodawca jest zobowiązany przez takiego inspektora pracy do natychmiastowego uregulowania świadczeń, a więc wypłaty wynagrodzenia, jak również innych należności wynikających ze stosunku pracy, dostosowania stanowiska pracy do wymogów, jakie powinny być zapewnione i przede wszystkim inspektor pracy jest zobowiązany powiadomić też Urząd Skarbowy, jak również Zakład Ubezpieczeń Społecznych o tym, że zostało podjęte zatrudnienie w sposób nielegalny i pracodawca jest zobowiązany dopełnić tych formalności i żeby stosowne organy o tym fakcie wiedziały, a więc wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może domagać się uregulowania należności wraz z odsetkami, jak również może to samo uczynić Urząd Skarbowy, który jest też uprawniony domagać się uregulowania należności zgodnie z przepisami prawa podatkowego. A więc przede wszystkim chodzi o uregulowanie tych zobowiązań wynikających z faktu zatrudnienia. Natomiast za to, że pracodawca postępuje w sposób nieprawidłowy, musi liczyć się z pewną procedurą, przede wszystkim z nałożeniem mandatów w wysokości od 1000 zł do 2000, a w przypadku recydywy nawet 5000 zł. Natomiast zamiast postępowania mandatowego inspektor pracy również może złożyć wniosek do sądu o ukaranie grzywną, która może wynosić nawet 30 000 zł.